Dzień dobry, Pekinie. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest Pekin. Ale właściwie to jest jedyne chińskie miasto, które mi przychodzi teraz na myśl. Idziemy z naszym kumplem na miasto, żeby nauczyć tych wszystkich parszywych dog-ajów, kto tutaj rządzi. Co tutaj mi wyskakują jakieś... A, mogę kupić noodle bowl. Czy myślicie, że opłaca się kupić noodle bowl? Miseczkę noodli za 25 cholera pieprzonych dolarów. Czemu mam tutaj dolary, a nie te... cing-ciang-ciungi? Co nie mają za walutę w Chinach w ogóle? ...30 metrów do celu. Patrzcie. To jest wytwórnia tych wszystkich wyrobów, które do nas przywożą tutaj, stamtąd. 10 metrów. Aha, musimy iść do tego... O, patrzcie, podrabiane iPhony, iPady. Wszystko podrabiane. No właśnie, dawaj kasę. Musi wiedzieć, kto tutaj rządzi. A tam mi się jakiś bonusik pokazał, buff jakiś. Cały czas mi zmniejsza czas tego. Nie wiem, co to mi daje właściwie. 10 metrów, kolejny vendor. Oj, coś mu zrzuciłem. Sprzeciwił się. Będzie potyczka? O, biegną. Fajnie, walka. W końcu jakiś jeden pionek mi wyskoczył tutaj. Idę zrobić mu to. Bolało? A, trzymaj to, szmaciarzu. A ja mam to akurat gdzieś. 52 mety. Triad Mission Score. Dobra. Jak robię zadania dla Triad, to rośnie mi doświadczenie z nimi. I właśnie tu jest tak, że jak będę... Bo ja jestem policjantem i mam dwie drogi, tak? Nie wiem, jak to będzie później rozwiązane, no ale... Ogólnie tak, scenariuszu. Swoją drogą jestem ciekaw, jakby to było, gdybym podążał tylko jedną drogą. Na przykład dla Triad, albo też dla policji. A nie, dla policji nie mogę tylko na przykład, bo... No bo jak, to bym w ogóle nie musiał tych misji robić. A muszę z nimi jakoś zdobyć doświadczenie oraz pozycję. Oj, niedobrze mówisz. Brzydko. Oj, kurczę. Więcej jest. Fajnie. Mięso armatnie. Reversal. Jeps w mordę. Ta gra jest brutalna, mówię wam. W jajeczka. Oj, coś mi nie wyszło. Reversal. Pod brzuszek. Boom. Uderzył mnie. W plecy się nie bije. On dostaje jakieś punkty. 64 za heavy attack. Fajnie. Tu za te wykończenia dużo się... Ale ta pozycja Bruce'a. Za wykończenia dużo się dostaje punktów. Nie zdążyłem. Trudno. Tak mu najebie. Dopiszę tam, że gra materiał przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Trochę poprzeklinam sobie, przynajmniej. Tak jest. Chiński rap. Właściwie to nie jest chiński, jakiś murzyński. Please give him this payment from me. No i takie coś to ja rozumiem, a nie. Dobra. Ścierwo leży na dole pobite. Idziemy. Jeszcze jeden. Regaining health. Nie chce mi się tego czytać, to jest oczywiste. Oj, biją kolesia. No, ja z was nauczę, jak to się traktuje ludzi. Albo jak raczej się nie traktuje. Ale ich tutaj jest dużo. Patrzcie tego Jackiego. Jaka pizda. To znaczy, ciota. Dostaje jeden strzał, drugi. Patrzcie, co z nim robią. Reversal. Je but na ziemię. Proszę bardzo. A z buta prawie. Kopnął go jeszcze. Trzymaj. Sterowaniem troszeczkę problem.
Proszę bardzo. Aj, nie zdążyłem nacisnąć. W odpowiednim momencie trzeba nacisnąć Y. Lub też X, jak mnie złapie. Piękne to było, ale dostał z buta w mordę. Yes. Efekt szmacianej lalki, to jest fajnie. Zwłaszcza jakie epilepsji dostał. Drgawki ma na ziemi. Dobra, wykończyłem. Tamten cały czas się z tym jednym. Z powrotu. Teraz gdzieś tutaj. O! Pięknie. Co to było? Wsadziłem mu głowę w akwarium, tyle że się nie zbiło. David Copperfield style. Extortion. Dobra, musimy nie mogę nacisnąć. Nie mogę nacisnąć. Extort, come on! Lepiej. Dobra. Wiecie, że ta gra jest... Albo dobra, nie będę spoilerował, kurde. Bo... Później flame będzie jakiś. 300 baksów zarobiłem! Przebiegnę się przez dzielnicę do punktu i jest. Cóż za piękny kamakazi. Bo to Yamakazi to nie. Bo to nie ten kraj. Czy brzmi jak Yamakazi? A to z francuskie było. Torso mogę zmienić, ale szał! Bracelety, chainy, wszystko. Wszystko chińskie. O, sneakersy. Kupię sobie. A co? Co jeszcze? Pensy? Z drogi smoka prosto. Bardzo dobrze, bierzemy. Będę wyglądał jak Bruce Lee. Może t-shirt będzie... O! Taki sobie wybiorę t-shirtik, bardzo fajny. Widać mi mięśnie, o to chodzi. Tak jest, kozak jest. Dobra. Gdzie teraz? Return the collection. Dobra, do Winstona. Którędy tu mogę przejść? O! To było... To się wytnie. Pobiegnę sobie tutaj. Jackie. I work my ass off all day, so fuck off and grow up. No. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you. Żeby nie było, gry uczą. Brzydkiego języka czasami. Mission complete. Cup experience. Skąd mi się wziął tutaj cup experience? Ciekaw jestem. Nie zrobiłem właściwie, chyba że to dobre uczynki, jak pomagam komuś. O. Favor. Fejwa. Sure I can do you favor. Can you take this back to the restaurant? All right. Zajebiście mój amerykański akcent. Tutaj się łączy z ich chińskim. Ciekaw jestem, po jakim oni mówią, po kantonijskim czy po tym drugim. Są dwa języki właściwie w Chinach, nie? Jeden jest ten taki tradycyjny, drugi jest ten... urzędowy, czy... Jak on się nazywał? Kantonijski i... Kurczę, no teraz mi się nie przypomni. O, kolejna akcja! Jest, jest! Jeps! Oj, kurczę, rewersal mi nie wyszedł. Aj! Przewrażliwiony jestem, teraz poszło! Został po mordzie, jeden, drugi, trzeci! Teraz rzucimy sobie tutaj... O, proszę bardzo! Face meter activated! Kiedy się świeci... Kurczę, nie zdążyłem przeczytać. Aha, holdnąć muszę, jak dłużej przytrzymam. Proszę bardzo! W kolumnę, rozwaliłem 50-watową kolumnę. Trudno, i tak była chińska. Proszę bardzo, jaki rewelsa, ale dostał. Podoba mi się w tym stroju, zobaczcie. Dwóch jednocześnie. Zostaw mnie! Ale pięknie to było! Ura! Muszę trochę dźwięków Bruce'a poudawać, bo tutaj za mało ich jest.
Aj, nie sięgnął. Dobra, tego sobie tutaj wkomponujemy w budkę telefoniczną. Jak ci się to podobało, kolego? O, meter mi się włączył. O, odzyskuję życie przez to. Dobrze. Ale dostał fajnie z łokcia, podoba mi się to. Ale to było piękne. Proszę bardzo, co akcja to lepsza. Okej. Ty mnie wkurwiasz trochę. Co więc zrobimy tak? Połamiemy ci mostek. Deliver the money to the golden koi. Co to jest golden koi? Czy to jest to miejsce, w którym zacząłem? Nie wiem. Pewnie tak. A tutaj, a kuku, cześć. Cześć laska, przyniosłem ci tutaj to. 3 miliony dolarów się należy. Muszę sobie furę kupić. I lepsze ciuchy. Chociaż te mi się podobają. Oj. Będzie jakiś filmik. So what'd you do? Nothing. I met the mole. I came straight to you. Didn't want to start anything major, but without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? Take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Misja, misja, misja. Kolejna. Mamy zapytać Kuana o miejsce kryjówki Minga. No tak, wszystko jasne. Kuan i Ming. Tak, jak rządzi tutaj. O, cześć, bye bye. Wszystkie w czerwieni wyglądają identycznie. Zresztą Chinki to w sumie wyglądają identycznie. Takie kwadratowe głowy. Nie podobają mi się Chinki. Wolę Japonki. Good suit I need. How do you know what I need? You're only a Chinese boy. Ale muzyczka. Dlaczego czarny rap tu grają? Albo źle słyszę może. Może to jest jakiś chiński rap, co? Nie, to jest chiński rap. Fajne dupeczki. Popatrzyłem sobie i biegnę dalej. Good suit I need. Dobra, jestem na miejscu. Znowu ten koleś. O, mam się skonfrontować z Mingiem. Ucieka, skurwysyn. Dorwać go! Nie chcesz płacić? O, fuck me? Fuck you! Do góry! Szybko! Ekstra! To jakoś się mijało ich, ale nie wiem jak. Tu A trzymało się chyba. Kurde. A się jakoś trzyma w odpowiednim kierunku i wtedy mogę mijać. Tak mi się wydaje przynajmniej. A może z X-em? Mniejsze o to. Ciekaw jestem, czy ja mogę go dogonić. Czy to jest tylko kwestia tego, że... Wow, jak pięknie! Złapię gołębia! Nie udało się. Szybko, szybko, szybko! Dlaczego nie? Dlaczego on nie pobiegł obok tego? Przecież tam... Ach... Rzucił we mnie jakimś... żółtkiem. Brzydkie słowo powiedziałem, ale prawie go mam.
Dajesz, 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 dajesz! Pięknie, piękne wejście smoka. I tutaj kolejni czekają na mnie. O, ja wam pokażę! Proszę bardzo, po mordzie, tak jest! Ło! Odblokowane osiągnięcie. Żyła złota. 5G dostałem. Ale fajny rewersal, widzieliście to? Nie umiecie tak. Proszę bardzo. Broni się skurczybyk, no. Ale fajny dostał. Aż zadzwoniło. Jak się boi teraz. Chodź tutaj do mnie. Patrzcie. Wiedziałem, że on to zrobi, dlatego poczekałem chwilę. Oj, nie udało mi się go złapać. Ale dwa razy z półobrotu. Grapple the tag into the dumpster. Robi się. Do góry, szybko, bo tam Mink ucieka. Złapię cię, złapię cię. Ciekaw jestem, czy to jakiś boss będzie. Czemu im używają takiego słownictwa brzydkiego? Aj, nie dosięgnąłem. Z noża powiadasz. O ty. Dobra, polecz sobie trochę. Pięknie. Dużo ich tutaj jest, ale żaden z nich się tak nie bije jak... Oj, dostałem w plecy. Trochę teleportacji z tym przechwytywaniem, ale to co? Dla mnie... Ała! Dla mnie lepiej. Mostek, pum. Splot słoneczny. O Jezu. Oj. Jeszcze wstał, nie wierzę. Jeszcze mało mu. Proszę bardzo, mogę go wyrzucić przez barierki? Nie wiem, czy mogę, ale udało mi się uderzyć go głową. No, tym razem nie wyszło to. Teraz. Pum, pum. Ha, ale fajny. Exa, niezła kontra. Ogólnie nie lubię bijatyk, ale... A w takim wydaniu to mi się podoba. Jajka, twarz, pyk. Tutaj fajnie, bo to można... celując i lokując ten target na nich, to można wtedy zmieniać cele bardzo szybko. Dobra, bierzemy go. Ja bym chciał go... O! Udało mi się rzucić go. Ten jakie uniki robi. A Mink czeka. O, tak jest! Fajnie. Wykorzystywanie środowiska do walki z... Kurczę. Dobry jest! Skontrował mnie szmaciarz. O, nie ma dobrze. Teraz ja. Ale fajną serię dostał, co nie? Heavy attack, zobaczcie, prawie max zdobyłem. 10 za kontrę. Dawaj, dawaj, jeszcze. Aj. Wkurwiłem się trochę. No, dawaj, czarnuchu. Nie powiem żółtku, bo to by było rasistowskie. Dawaj! Jeps. Jeszcze? Jeszcze? Mało ci? Oj, trochę mi bierze, powiem wam. Ale chyba... poranił mnie. Mało życia mi zostało. No i dupa. Przyskrzynili mnie. Co teraz? Będę w więzieniu? Ktoś mnie pewnie wyciągnie, na pewno. Wei Sheng, I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged to organize crime, and now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But, sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad. And not only is it against protocol... Well, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei. We can trust her. Trust her? I just met her.
Congratulations, Tang. So now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful.